postawmy sobie poważne pytanie. Co się stało? Znaczy, jakie są okoliczności, że po pierwsze ukryto zmiany w prawie aborcyjnym, co oznacza, że są naprawdę radykalne, na tyle, że trzeba było je forsować w trakcie wakacji pod ukryciem w okresie urlopowym wakacyjnym, czyli ustawy zaczęto procedować w połowie czerwca i lipca. W lipcu tak naprawdę poszły one przez Sejm, przetoczyły się i zaowocowały tym, że teraz już się ogłasza ich wyniki. I teraz to jest o tyle ważne, że celowo zastosowano po raz pierwszy w tym zakresie kazus wakacji, czyli tego, że Polacy na wakacje to są mało zainteresowani polityką. To jest ten słynny sezon ogórkowy z jednej strony, a po sezonie ogórkowym to jest sezon urlopowy. No i my myślimy raczej o tym, gdzie pojechać na te nasze tydzień, dwa czy trzy urwane wyczekiwanego całorocznego urlopu. Większość ludzi próbuje jeszcze tam poplanować to ze swoimi dziećmi albo z partnerem, jak tych dzieci nie ma, ale chcą gdzieś pojechać najlepiej w te cudzysłowowe wakacje, czyli czerwiec, czasami trzeba w czerwcu, ale większość chce lipiec, sierpień, koniecznie te dwa miesiące. To jest okres, kiedy my się nie interesujemy polityką. I to jest okres, w którym się kontroluje i wycisza nastroje. Często wtedy forsuje się najbardziej kontrowersyjne ustawy, które by zostały z miejsca zablokowane. Często przepisy, które są najbardziej oburzające i godzące lub wyraźnie niezgodne z przepisami wyższego rzędu, chociażby z konstytucją. I tu mamy sytuację, w której najpierw początek roku nie udawało się wprowadzić w żaden sposób ustaw, które mogłyby naruszać konstytucję, więc wymyślono rozwiązanie wykonawcze, którym jest wprowadzenie nowych zaleceń dla lekarzy. I te zalecenia już poszły do szpitali jako wytyczne do stosowania. No i teraz ważne pytanie. Po pierwsze, jak gwałtowne muszą być te zmiany, skoro były forsowane przez lato? I teraz druga sprawa. Jaką istotną zmianę prawodawczą będą przepychać w tej chwili, skoro pozwolili, bo przecież wyszli na konferencję i publicznie zrobili tą konferencję celowo, że temat zaczął być nagłośniony, jak już jest po fakcie. Czyli krótko mówiąc, zaczynają o tym mówić w tej chwili, dlatego że już niewiele można zrobić, można co najwyżej zacząć protesty, kombinacje i wymusić może na prezydencie może jakieś działania typu posłanie tego do Trybunału Konstytucyjnego lub jeszcze inne warianty. Może protesty na ulicach, jakieś wyjścia i tego typu rzeczy. Natomiast ważnym tutaj to, co powinno nas zainteresować, to jest to, co w tej chwili będzie procedowane, czy co już zostało procedowane, a co jest przykrywane tematem aborcji ponownie. Oto są takie pytania, które ze strony społeczno-politycznej życia w Polsce, już pomijając kwestię moralności i duchowości, którą tutaj dzisiaj poruszamy. I którą zawsze poruszamy i to jest priorytet w naszych rozmowach i pod tym kątem to rozpatrujemy, ale no właśnie, milion pytań i ani jednej odpowiedzi, a ty jeszcze wracając do tego, że powiedziałeś, że z jakiegoś powodu teraz środowiska kobiece nie protestują. Z bardzo prostego powodu, ponieważ panie, które protestowały za poprzednich rządów w sprawie aborcji i swojej wolności, moja macica, moje ciało i tak dalej, moje życie i te kotwice na twarzy, to była inspiracja ówczesnej opozycji, a dzisiejszej koalicji rządzącej, więc trudno, żeby ich własne dzieci wyszły przeciwko nim na ulicę, więc to jak gdyby jest raczej oczywiste, ale tu masz rację, właśnie ten, w ogóle ten temat aborcyjny, on też wypływa w takich ciekawych momentach, na przykład wyborów, świąt Bożego Narodzenia, to jest ciekawe. No, tak, kończy się to tym, że... wyciąganie w takim najbardziej strategicznym momencie, kiedy jak próbujemy to przepchnąć przez Sejm, to tak, żeby już nikt nie widział. Natomiast chcę wam tutaj wyciągnąć cytat samych pań, które są odpowiedzialne, bo nazwa grupy, która odpowiada za wprowadzenie tej nowej ustawy, no mnie osobiście, szczerze mówiąc, rozbroiła. To jest chyba tutaj, tak, tu są te, nie, przepraszam. Gdzieś tu za chwilę znajdę wam ten artykuł, w którym wypowiadają się panie, które są stowarzyszeniem promującym tą swoją wersję ustawy, które się nazywa, uwaga, Aborcja Dream Team. Tak? Aborcja Dream Team. Okej. Okay. Co jest w tym Dream? No to jest ich marzenie do spełnienia, które muszą spełnić. Czekaj sekundkę, zaraz znajdziemy. Czekaj.
Szukam, bo była wypowiedź pani i chciałem, żeby one same powiedziały, co myślą i jak to ładnie komentują. Chwilka, moment. Paweł Pawlak pyta, czy kotwica na twarzy. Ja powiedziałem kotwica, chodziło mi o błyskawice. O panie z błyskawicami na twarzy, przepraszam. Tak, wymknęło ci się z kotwicą chyba. Z kotwicą, tak, tak. Gozer Traveler ma bardzo trafne też według mnie, bo też o tym myślałem, właśnie, że i będzie chodzić 8 miesięcy w ciąży, by potem usunąć. No właściwie bez sensu, nie? Więc też... Dokładnie tak. No, w Gozer jestem zaskoczony, ale autentycznie trafiłeś w sedno sprawy. Tak, o, dobra, mam artykuł, widzicie, aborcyjny Dream Team. Jana nie powiedziała nic nieprawdziwego, no bo jest tutaj taki, troszeczkę się panie lekko bulwersowały, bo jej koleżanka straciła miejsce na liście partii rządzącej z PO, no bo ona generalnie rzecz biorąc palnęła, że aborcja powinna być dostępna tak długo, tak szybko i jak to możliwe, tak późno, jak to potrzebne, co zostało zinterpretowane, że może od razu dajmy jeszcze matkom, które w tej chwili nie lubią swoich dzieci, od razu tu tego załadowany pistolet do domu. To też taka była oczywiście w ironicznych komentarzach sugestia. To wiadomo, jest nadinterpretacja jej stwierdzenia, ale teraz wam przeczytam, co panie mówią na temat obecnego tego kompromisu, który wymyśliły. Otóż to chciałbym, żebyście usłyszeli. Aborcja w innych krajach, na przykład w Belgii i Francji, jest dokonywana między 27 a 73 tygodniem ciąży i są przeprowadzane zabiegi aborcji. Uwaga, aborcja wykonywana jest metodą chirurgiczną lub metodą farmakologiczną. W tym okresie sprawdzałem głównie chirurgiczną. Metoda chirurgiczna nazywana jest rozszerzeniem szyjki macicy, a następnie ekstrakcją, dilatation extraction. Czasem próbujemy aborcji późnej, czasem wczesnej, taka jest rzeczywistość. Jana nie powiedziała nic prawdziwego, wręcz przeciwnie, powiedziała samą prawdę. I teraz, żebyście mieli jasność, przeczytałem sobie szczegółowo opisy samych zabiegów, okoliczności, do czego tu się pani odnosi z tym dilation i extraction. Samo sformułowanie rozszerzenia szyjki macicy jest już bardzo wyraziste, bo ono się odnosi do procesów no de facto wywoływania przygotowania porodowego i według opisu wygląda to tak, że przygotowujemy praktycznie w późnej zaawansowanej ciąży, czyli 8-9 miesiąc, przygotowujemy zabieg w postaci takim, że wywołujemy u kobiety okoliczności okołoporodowe, rozszerzenie dróg rodnych do stopnia takiego, żeby można było wydobyć, podkreślmy, małego człowieka, dziecko, następnie to dziecko zostaje uśmiercone jako w procesie aborcji, gdyż nie uzyskało jeszcze statusu ochrony prawnej. I taka jest różnica między ochroną prawną w niektórych krajach w Unii Europejskiej w stosunku do Polski. W Polsce ochrona prawna do tej pory chroniła dziecko od mniej więcej, nie chcę was skłamać, bo nie pamiętam dokładnie, ale chyba chodziło o 16 tydzień. Między 16 a 22 tygodniem chyba zaczyna się kwestia już kontrowersyjna i od 22 tygodnia była absolutna ochrona życia w rozwijającego się w procesie ciąży. I dlatego, przepraszam za śmiech, ale tutaj jest odruch histeryczny w pewnym stopniu, dlatego bulwersującym jest jak już sam opis samego zabiegu, bo de facto w niektórych wypadkach możemy mówić o jeszcze nie w pełni rozwiniętym płodzie, natomiast kiedy rozmawiamy i dyskutujemy w ogóle temat usuwania ciąży między, zwłaszcza w takich okresach jak 8-9 miesiąc noszenia tej ciąży, to należy zadać sobie pytanie, czy możemy tutaj porównywać to w jakimkolwiek stopniu do zabiegu, którym jest przerywanie ciąży w pierwszych jej tygodniach. To jest absolutnie nieporównywalne na podstawie samego opisu. No bo powiedzmy sobie uczciwie, to, że wiem, że część z was może być teraz przerażona, ale podczas porodów zdarzają się komplikacje tak zwane. Zdarzają się przypadki tego, że dziecko się źle ułoży, udusi się w łonie, zawinie się w pępowinę, zostanie uszkodzone generalnie rzecz biorąc, któraś z kończyn, nastąpi porażenie przyporodowe. Zdarzają się takie makabryczne przypadki, że źle i nieumiejętnie albo komplikacje porodowe, albo nawet zdarzały się też przypadki takie nieumiejętne prowadzenie
porodu doprowadzało do tego, że następowało urwanie głowy dziecka, no i oczywista śmierć w takich okolicznościach dziecka, które było zdrowe. I teraz wyobraźcie sobie, że zabieg ten aborcyjny to jest dosłownie to samo, co wcześniej określiliśmy jako kategoria wypadkiem, tylko działane celowo, bo mówimy tutaj często o kompletnie zdrowych dzieciach. I panie nam powiedziały, że one podejmując decyzję o aborcji w zaawansowanej ciąży, przerywa się ją, gdyż to była, choć to była chciana, planowana ciąża, ale w ciągu 9 miesięcy mogło wydarzyć się coś, co powoduje się, że kobieta się rozmyśla i decyduje się przerwać ciążę. I mają prawo podejmować te decyzje. Nie chcemy dostępu do aborcji tylko wtedy, gdy płód, który nosimy, jest niezdolny do przeżycia, czy nasze życie wisi na włosku. Jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które innym mogą wydawać się trudne lub moralnie wątpliwe. Aborcja powinna być dostępna tak szybko, jak to możliwe i tak późno, jak to potrzebne. Sorry, no to sorry. No i to mówimy o ludzi, to są autorki projektu, który właśnie został przeforsowany. Pojawia się bardzo, bardzo poważne pytanie, gdzie my przesuwamy barierę, gdzie my przesuwamy granicę? Ja tylko się na chwilę odniosę do czatu, bo tu kilka wypowiedzi jest. Po pierwsze tu Gozer Travel pisze, że nie Michaś, aborcja jest wałkowana, odkąd PiS zaostrzył prawo. Gozer, tyle razy cię prosiłem od kilku lat, odkąd się znamy. Nie czerp swojej wiedzy z łam Gazet Wyborczej, tylko staraj się znaleźć fakty w internecie. Żyję dłużej od ciebie i wiem i pamiętam, prawo do aborcji i kwestie aborcyjne były wałkowane od początku tak zwanej nowej polskiej najjaśniejszej Rzeczpospolitej, czyli od początku lat 90. Masz prawo tego nie pamiętać. Zaostrzyły się mocno w latach 2000, tak. Tak, ale nie, sam fakt, bo o tym mówiłem, że kwestia przepychanki aborcyjnej w przestrzeni publicznej trwa od początku lat 90., czyli od 34 lat i to są fakty. Tutaj są pytania o Peace and Wealth mówi o jednej z działaczek, pani Lempart, tej aborcyjnej, że tam nic o niej nie wiadomo. Przede wszystkim pani Lempart, to jest też taka rzecz, no powiedzmy czarny humor niech mi się włączy, ale to są fakty też śmieszne, tragikomiczne, o tak. Pani Lempart jest zdeklarowaną członkinią organizacji LGBT i lesbijką. To jest w ogóle ciekawe, że bardzo często, nie mówię, że wszystkie, ale bardzo często panie, które walczą o prawa do aborcji, to są panie, które są ciążami w ogóle niezainteresowane, na przykład lesbijki, a z drugiej strony, mówię o tej, bo staram się być uczciwy, z drugiej strony często na protestach antyaborcyjnych widzę panie 60+, które już też ciążami nie są zainteresowane, ale one walczą o prawo do narodzin. Natomiast niech to będzie gdzieś po środku i niech będą to strony zainteresowane. To, o czym ty przed chwilą powiedziałeś, Mefkor, to są kwestie tego, że dopuśćmy też do głosu medyków, jeżeli jest ciąża zagrożona. Tam się też pojawiło pytanie bodajże Anny Kluczyńskiej o ciąże kazirodcze. Niech tutaj siedzi lekarz i bo to kazirodcze wiadomo zagrożone jakimiś takimi sprawami i niech siedzi lekarz, niech tego pilnuje. Jasne, że powinien być jakiś dozór. Ale co jeżeli ma... Teraz powiem coś, co będzie mega kontrowersyjne i pewnie niektórych zaskoczy i oburzy. Ale co jeżeli... jednopokoleniowe, mam na myśli kazirodztwo jednopokoleniowe, czyli takie, w które zdarza się nie jako powtarzalny ciąg kazirodztwa, tak jak na przykład w rodzinie Habsburgów historycznych, czy innych rodach królewskich, tylko takie pojedyncze, ma obciążenie z tego, co było wskazywane na potencjalne powikłania zdrowotne o charakterze podstaw genetycznych, czy generalnie jakichś trwałych poważnych powikłań, na granicy błędu statystycznego. Ja przepraszam, że tak to ujmuję, ale dosłownie ten słynne powikłania pokaźroczcze to jest w okolicach niecałego procenta wszystkich przypadków. To jest ta sama, to jest liczba, która się jest różni bodajże dziesiątą zmienną po przecinku, jeżeli chodzi o procentowy wskaźnik w stosunku do standardowych ciąż. I ja nie twierdzę, że kazirodcze ciąże są dobre, tylko chcę, żebyśmy też nie dramatyzowali pojęcia ciąży kazirodczej pod względem, że to zawsze są wady genetyczne, bo przyznam uczciwie, jak czytałem te dokumenty, sam byłem w szoku, że częstotliwość tych powikłań kazirodczych jest tak niska w stosunku do tego, jak się o nich trąbi. Bo my trąbimy zwykle o kazirodztwie wtórnym, czyli takim, które trwa wielopokoleniowo i dochodzi do degradacji wewnętrznej, rodzinnej, a nie jednorazowej. Dobrze, tutaj kwestia kazirodcza jest taka, że nie można nikogo też zmusić w sobie do aborcji. Tu w Wielkiej Brytanii widzę to na własne oczy, naprawdę na własne oczy, w takich powiedzmy
kręgach kulturowych z okręgu Pakistanu, Indii i Afganistanu bardzo popularne jest to, że są zawierane związki małżeńskie pomiędzy bardzo bliskim kuzynostwem. I naprawdę w tej populacji widać większy odsetek dzieci, które są, rodzą się z jakimiś wadami genetycznymi, upośledzonymi fizycznie, umysłowo. Ich jest po prostu więcej i widzisz, że to są dzieci dokładnie z tej grupy etnicznej. Więc tutaj widać to kazirodztwo, że ono jest i zaczyna mieć wpływ na jakość. I tak dalej, tak. No i to widać, nie? Natomiast czy ja dokończyłem kwestię pani Lempart? No wiesz, no też wyciągają jakby jako guru i liderów tego typu ruchów osoby, które właściwie powinny być wyśmiane i zdyskredytowane, bo jakie oni mają prawo czy w ogóle interes mówienia i zajmowania stanowiska w kwestiach aborcyjnych. Nie? No. A gdybyśmy to tak ujęli krótko, na przykład jeszcze na koniec, od kwestii takiej typowo duchowej, nie mówię religijnej, ale typowo duchowej, mhm. Ja chcę, żebyś ty to opowiedział nam, o kwestii właśnie duchowej dotyczącej energii karmicznej i duchowości, tak duszy, kwestia duszy w tym wszystkim. Nie? Jak wygląda podejście od strony duszy do aborcji? Już jakby zanim cię dopuszczę do głosu, powiem, bo jednym z takich niewielu pytań, które ciągle są u mnie nie do rozwiązania w głowie, a które zostało mi zadane przez mojego chłopaka swojego czasu, było to, on powiedział, dobra Michał, a jeżeli dusza, skoro dusza wybiera sobie plan na ziemi, to skąd wiemy, że ta dusza nie wybrała sobie planu, że ma być abortowana w trzecim miesiącu? I tu mnie zagiął i ja do dzisiaj nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie. No to jest tak naprawdę wątek i temat, który najszerzej omawiałem już, zacząłem przynajmniej omawiać, bo nie mogę powiedzieć, żebym uważał, że jest w pełni wyczerpany. Właśnie w nagraniu Dusze i ich drogi 6, proces wcielenia dzieci nienarodzone, część pierwsza. Ostatnie, najświeższe nagranie u mnie na kanale. A znajdziecie je w zakładce na żywo. A znajdziecie je, proszę Państwa, w linku pod pierwszym linii opisu jest link do kanału Mevkora i tam się wyświetla to nagranie jako najnowsze. Tak, zwłaszcza, że miniaturka też jest dość wymowna, więc dość łatwo je znaleźć. Natomiast, no powiem tak, kultury mają do tego stosunek bardzo jasny i przekazują tą tradycję w legendach, w podaniach, w pismach, w swoich książkach, w formie fabularyzowanej, w powiedzeniach słownych, w po prostu przekazach o charakterze najbardziej antropologicznym, czyli najbardziej cudzysłowo ludzkim. I teraz odpowiadając na pytanie przy okazji Pawła Pawlaka, czy to, co my teraz rozmawiamy, jest pewnego rodzaju wprowadzeniem do tematu o kulcie śmierci. Dlaczego ja powiedziałem te rzeczy, które część z Was mogą bulwersować, jeśli chodzi o plastyczny opis samego wydarzenia. Podejrzewam, że będziesz musiał tam sobie na przykład wypełnić po naszej audycji formularz z podaniem, że opisujemy zjawiska, czy podruszamy tematy kontrowersyjne, bo jest taki formularz, żebyście wiedzieli na YouTubie, dlatego że poddajemy je dyskusji w celu poznania i oceny poglądów społecznych, dyskusji społecznej w tym zakresie. I aborcja jest jednym z tych tematów. Natomiast my podnosimy to w kontekście kultu śmierci, bo te działania, które są przedstawiane w Polsce, to nie są działania o charakterze stricte nastawionym na dobro matki, na spełnienie obietnic wyborczych czy tego typu rzeczy. Jest to ewidentne działanie na pograniczu kultu śmierci. Zwłaszcza, że świadczy o tym działanie po cichu, bokiem, w okolicznościach tajności, niejasności i nieuczciwości, co zresztą za chwilę udowodnię na podstawie artykułu, który najbardziej chciałem z Wami przeczytać i zinterpretować, czyli artykułu z tego TVP Info, gdzie TVP Info próbuje, najpierw cytuje nam wypowiedzi poszczególnych polityków, a później próbuje nas wyprowadzić i przekonać, że co prawda powiedziano to, ale powinniśmy to rozumieć inaczej niż faktycznie wynika z tej wypowiedzi. Natomiast, bo w zasadzie głupi, trzeba nam tłumaczyć wszystkie możliwe socjotechniki, jakie znam. Natomiast jeśli chodzi o samą duchowość, kwestia tematu aborcji jest dość jasna, mianowicie większość kultur, przerywanie, intencjonalne zabijanie dzieci, bo to jest w tej kategorii to jest rozpatrywane.
I podkreślmy, jest to rozpatrywane raz jeszcze jako intencjonalne zabijanie dzieci, odbieranie im życia. Wszystkie religie patrzyły na to skrajnie krytycznie. Dam wam najprostszy dowód mitologiczny, który odnosi się stricte do aborcji i do zabijania dzieci. I to są w naszym kręgu kulturowym chociażby mit o Kronosie. I tym, że Kronos ze swoich lęków, swojej zmiany swojej sytuacji życiowej na niekorzystną, tego, że jego dzieci mogą go przerosnąć, postanowił je mordować po porodzie. I to była cudzysłowiowo, przepraszam za określenie, aborcja przedłużona, gdzie on po prostu pożerał te dzieci i część z tych dzieci przeżyła, bo została zjedzona w całości, a część była w częściach. I teraz co jest ważne, te w częściach to niestety to są ci bogowie greckiego panteonu, którzy nie przeżyli. I z czego, i co jest o tyle ciekawe, że jak spojrzymy na mity w greckiej mitologii, to w greckiej mitologii motyw przerywania ciąży jest poruszany zarówno bezpośrednio w samej mitologii, w legendach, jest on poruszany kilkukrotnie poza samym wątkiem z Kronosem, choć przyznam uczciwie, że nie pamiętam imion pobocznych postaci, które się w to bawiły, natomiast to jest jeden z ważnych wątków i motywów przewodnich w sztukach teatralnych. Bardzo często główne katharsis, które było fundowane w ramach tragedii startujących w konkursie, dotyczyło przerywania lub odbierania życia dzieciom z konkretnych okoliczności. I tutaj chyba najlepszym przykładem niech będzie sytuacja z nawet przerabiana przez nastolatków, nie wiem czy jeszcze teraz w obowiązującym programie, ale nawet Antygona miała kwestię tego, czy słuszny jest z jednej strony pochówek, a z drugiej strony z tematy z dziećmi. Natomiast bardzo ważnym, bo jeśli dobrze pamiętam Antygonę, to w Antygonie chodziło między innymi o to, że ona była nieprawego łoża po Edypie, jako dzieci któregoś, chyba drugiego albo trzeciego pokolenia. Natomiast stricte zmierzam do tego, że religie wyraźnie nam powiedziały, jeżeli bardzo chcesz akurat odpowiedź w kontekście karmicznym, no to w zakresie karmy wszystkie przekazy odnoszące się nie tyle do hinduizmu, w którym też pojęcie karmy występuje, ale wywodzące się z buddyzmu uznają doprowadzenie do celowej śmierci dziecka za karmę, która w pewnym stopniu musi być odpokutowana, zadośćuczyniona. Podkreślam, i to jest ważne, żebyście też zrozumieli, karma jako pojęcie w buddyzmie i w hinduizmie zależy bardzo mocno od okresu i od obszaru, na którym jest wyznawana. To znaczy, w hinduizmie jest bardzo dużym kompleksem synkretycznych religii. Nie mówimy o jednym hinduizmie, tylko mówimy o religiach z kompleksu hinduizmu, czyli tak naprawdę mamy półwysep indyjski, na którym jest dużo religii, które wrzucamy do jednego wspólnego worka hinduizm, bo mają te same postacie, czasem się pojawiające, natomiast często różniące się w detalach. Ale w samym założeniu pojęcie karmy to nie jest wskaźnik, który nam się kojarzy, a który jest typowo new age'ową interpretacją, że zbieramy dodatnią i ujemną karmę, że mamy karmę na plus i karmę na minus, jak w grach komputerowych. To nie jest tak, że jak zrobię coś dobrego, to zrównoważy coś, co zrobiłem złego i dzięki temu zostanie mi odpuszczone i nie będę się musiał reinkarnować. I też trzeba podkreślić różnicę między reinkarnacją a wcieleniem. Wcielenie to jest nasze intencjonalne, z naszej woli nasz wybór. Inkarnacja w rozumieniu reinkarnacji w ujęciu buddyjskim, w ujęciu takim, że odradzamy się bez własnej woli, bez własnej decyzji, to jest proces zwykle uzależnienia od czegoś, między innymi tych tak zwanych więzi karmicznych. Tylko że więzi karmiczne to też jest późny konstrukt filozoficzny. To nie jest tak, że on jest standardowo wbudowany w system buddyjski czy standardowo wbudowany w system hinduizmu. Stosunkowo późny hinduizm, znaczy nie wiem jak to, nie wiem w szczegółach, nie pamiętam bardziej w szczegółach jak wygląda to w hinduizmie, natomiast pamiętam, że w buddyzmie bardzo konkretnie jest określone, że waloryzowanie karmy na karmę negatywną i pozytywną, czy zbieranie czegoś takiego jak negatywna karma, to jest stosunkowo późne rozwinięcie. Ona nawet nie jestem do końca pewien, czy jest oryginalną tybetańską konstrukcją, czy raczej powiedzmy wczesnego klasycznego buddyzmu, czy raczej już buddyzmów rozszerzeń pochodzących z półwyspu indochińskiego albo z samych Chin, bo późniejsze buddyzmy to są już religie syntetyczne, synkretyczne, które skupiają i scalają różne lokalne filozofie i dodają do nich swoje własne wartościowanie moralne.
Więc koncepcja tej dodatniej lub ujemnej karmy, którą trzeba przepracować lub zadośćuczynić, ona jest późna, ona nie jest podstawowa buddyjska, a zreinterpretowana na to, że ona wymusza nasze na pewno odrodzenia i ona jest łańcuchem, który nas tu więzi po to, żeby nam wysysać energię i nie tylko, to już jest typowo new age'owy wymysł z lat 80., przełom 70. i 80. Natomiast jeśli chodzi o klasyczne teksty, to zarówno klasyczne teksty hinduskie, jak i buddyjskie mówią jasno, że jest to działanie o charakterze negatywnym i zbrodniczym. Mało tego, pokazują to na przykładzie konkretnych bóstw i bohaterów, herosów, gdzie heroiczne narodziny są przeciwdziałaniem czy działaniem opozycyjnym do próby przerwania ciąży, co jest bardzo charakterystyczne, że mamy postacie mitologiczne, które jednym z ich heroicznych czynów jest to, że przeżyły próbę ich usunięcia, przerwania ciąży, z której się mieli urodzić. Nie wiem, czy nawet w jednej wersji przekazu o Krisznie nie ma takiego wątku, że Kriszna urodził się, mimo że miał się nie urodzić. Przepraszam. No i teraz to, co w sumie chciałem wam przekazać, to żebyście uświadomili sobie, że karma to nie jest system matematyczny, nie jest to tabelka w Excelu, która wam się dolicza tak. Nakarmiłem bezdomnego, dałem złotówkę żulowi, tutaj dałem tego, tutaj opiekowałem się dzieckiem siostry, tego dokarmiam zwierzątka, uratowałem tonącego pieska, to jest mi na plus. W międzyczasie kopałem niewinnego, znęcałem się nad słabszym, utopiłem szczeniaki, które mi przeszkadzały i tak dalej, i to są ujemne. Jaki mi wychodzi bilans? No masz plus 12 karmy, to nie musisz się odradzać, albo odrodzisz się w lepszej formie, albo masz minus 11, no to teraz już odrodzisz się jako muszka owocówka. Ja wiem, że jest takie uosobienie i wyobrażenie o karmie, jest to bzdura, rozpowszechniana właśnie przez New Age i rzeczywiście w hinduizm pierwotny przewiduje coś takiego jak inkarnacje w formach niższych, nieludzkich. Jest coś takiego rzeczywiście, natomiast to nie wygląda tak, jak jest to przedstawiane u nas na Zachodzie, to też jest ważne. Natomiast, raz jeszcze używając tego sformułowania, wyraźnie chcę zaznaczyć, że religie w tym z tamtego kręgu jednoznacznie mówią, że działania mające na celu odebranie życia, które jest przez bogów zesłane na ziemię, czy generalnie przez Boga lub które chce intencjonalnie się na ziemi pojawić, jest nagannie oceniane przez bóstwa i zazwyczaj wiąże się z ponoszeniem klątwy czy to rodowej, czy jednostkowej. I tutaj mamy pewnego rodzaju uniwersalność, jeśli chodzi o przekazy kulturowe. Są pojedyncze wyjątki od tej reguły, ale mają one też szczególne okoliczności. Możemy o nich porozmawiać w przyszłości, bo one się odnoszą do mitów o narodzinach człowieka i narodzinach chorób. Nie widziałem, co w tym wypowiedzi The Doorsa było. Jakie tam było pytanie? Możesz mi przytoczyć, Michaelu? A, dobrze, już wracam tutaj. Proszę bardzo. Może to przyzwyczajenie ludzi do aborcji jest po to, żeby wytresować nas do człowieczenia drugiego człowieka? Wydaje mi się, że w pewnym stopniu tak. To jest ten element kultu śmierci, o którym wspominaliśmy. To znaczy, z jednej strony normalizujemy wojny jako takie. Wpaja się w nas zobojętnienie prawdziwej krzywdy. Zestawia nam się i pokazuje nam się, która wojna jest lepsza, a która jest gorsza. Które ofiary są lepsze, a które są gorsze. Kto jest nie człowiekiem i można go nazwać orkiem, a i jego można eksterminować, a kto ginie tragicznie. Waży się życie konkretnych osób w jednym kraju, mówiąc, że tam to jest dramat, tragedia, mimo że nawet mieszkańcy tego kraju sami w to nie wierzą, a równocześnie mamy miejsca na świecie, w których dzieje się systematyczna eksterminacja ludności o charakterze etnicznym, typowe zbrodnie ludobójstwa, jest to lekceważone i zasłaniane imprezami sportowymi. Doskonale wiecie, do czego biję. Mam na myśli ostatnie igrzyska i odbywające się w tym samym czasie wydarzenia związane z strefą opatrunku, bo tak to trzeba nazywać. Ja przepraszam was za to określenie, ale mam nadzieję, że wszyscy wiecie, że w apteczce są takie trzy podstawowe rzeczy. Woda utleniona, opatrunek, czasami plasterek i wiecie co. I w tej właśnie strefie opatrunku
działo się i dzieje się dalej to, co przez niektórych jest nakreślane jako operacje najbardziej humanistycznej armii świata, a przez innych po imieniu jest nazywane po prostu masowym ludobójstwem i eksterminacją na tle etnicznym. No i przeprowadza się pewnego rodzaju znieczulenie nas na tego typu przemoc i zbrodnie. Rozlewa się ewidentnie negatywna energia związana z kultem strachu, śmierci i cierpienia. To są rzeczy, do których nie trzeba być ezoterykiem, nie trzeba być bardzo duchowym, żeby się zgodzić z tym, że odczuwamy wzmożone emocje strachu, winnych i pewni ludzie odczuwają szczególne przypadki cierpienia, no i oczywiście śmierć zachodzi, to śmierć wywoływana sztucznie. Jesteśmy przed kolejnym wydarzeniem o podobnym charakterze. Część z was sobie z niego zdaje sprawę i niekoniecznie. Natomiast no, myślę, że jest pewna korelacja między jednym a drugim, to znaczy między tym, powiem tak, moje pierwsze skojarzenie dzisiaj przed naszym spotkaniem, naszą rozmową było takie, że bardzo ładnie się ona wpisuje w twoją audycję o wymianie społecznej, wymianie pokoleniowej i podmiance tak jakby etnicznej, dlatego że sobie pomyślałem tak, no to teraz pan premier bardzo zadbał o to, żeby nas Polaków nie rodziło się za dużo i brakuje teraz tylko i wyłącznie okoliczności, żeby było promowanie i zachęcanie do tego, żeby z jednej strony Polacy się nie rodzili, a z drugiej strony by się jeszcze przydała jakaś taka operacja, która sprawi, że Polaków na terenie Polski ubędzie, to już w ogóle zostaną zrealizowane wszystkie interesy międzynarodowe w obszarze środkowej Europy. Natomiast no, przyznam szczerze, to była taka mroczna wizja, która przewinęła mi się przez głowę, dlatego że dzisiejszy dzień zdaje się mieć bardzo ciężką atmosferę, tak bym to określił. A w jakim aspekcie ciężka? Jak chcesz to dookreślić oczywiście. Mam po prostu takie czucie po kościach, że coś się jednak dzieje w tle. Ja powiem, że tak, z jednej strony wiem, że i widziałem już pewne nagłówki, które wskazują mi na to, że dowiemy się w najbliższych tygodniach o paru rzeczach i paru decyzjach, które no na pewno nam Polakom na pewno się nie spodobają. Natomiast ewidentnie zostały już podjęte i popełnione pewne decyzje i te decyzje są już nieodwracalne. I to jest kilka wypowiedzi samego nawet premiera naszego Tuska, który wyraźnie nam powiedział, że o ile jeszcze jakiś czas temu pewne rzeczy były odsunięte w czasie i on sam miał wątpliwość, czy one nastąpią i czy być może da się uniknąć tych okoliczności, tak teraz już daje nam do zrozumienia, że sprawa jest załatwiona i decyzje zapadły, a dokładnie już są realizowane procedury z tym związane. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, że tak po prostu dzisiaj czuję, dzisiejszy dzień, nie nawet w kontekście naszej rozmowy, tylko mam wrażenie, że on ma taką troszeczkę duszącą atmosferkę, taką jakby się coś gdzieś tam na świecie w tym momencie istotnego działo. Chciałem dopytać, bo sam mam takie odczucia, ale wiem dlaczego i zostawię to na razie. Natomiast ja bym chciał się jeszcze odnieść na chwilę do kwestii tego, bo też czytam cały czas naszego czata i widzę, jak ludzie wymieniają się opiniami. Ktoś tam napisał, żebyśmy się nie oceniali. Nie, myślę, że nie oceniamy się, tylko wymieniamy swoje opinie, do których każde ma prawo. Natomiast ja tu absolutnie, wiesz, bo, znaczy może nie wiesz, tylko wiecie, nasza audycja nie służy tego, żeby do kogokolwiek, do czegokolwiek przekonywać, tylko do tego... Nie, tylko żeby do tego, bo służy temu, żeby też pokazać, że powinno się myśleć bardziej wielowektorowo i poznać też opinie innych, oczywiście jak najbardziej, żeby mieć się do czego odnosić, no bo temu służy rozmowa, dyskusja, naświetlanie i poddawanie pod dyskusję tematów. Ja, zresztą mówiłem ci to przed nagraniem, nie, że moje stanowisko w kwestii aborcji od lat jest takie samo i niezmienne. Przy czym zawsze zaznaczam, że ja nie mam absolutnie żadnego prawa, żeby zmuszać kogokolwiek do podążania za moimi opiniami i wykonywać tego, co ja uważam za stosowne, bo każdy ma prawo do decydowania o sobie. Ale uważam za, jako osoby świadomej, duchowo, moim obowiązkiem jest, jeżeli widzę z mojej perspektywy, że coś jest złe,
to moim obowiązkiem jest poinformować o tym, że tak to widzę. Nie oczekując żadnej reakcji nawet, tylko muszę to powiedzieć. Jest to pewnego rodzaju, w pewnym stopniu jest to realizacja procesu kreacji, w tym sensie, że jeżeli jasno i klarownie i otwarcie zwerbalizujesz swoje intencje i przekonania, czyli na przykład przekonanie o tym, że odbieranie życia 8- czy 9-miesięcznemu dziecku w łonie matki jest zbrodnią i powiesz to jasno i otwarcie i powiesz, że się na to nie zgadzasz, jest to pewnego rodzaju zamanifestowanie, dlatego że o ile w rzeczywistości naszej manifestacja następuje później, nie następuje natychmiastowo, niemniej jest to wyrażenie tego, jakiego świata byś chciał, czyli świata, w którym takie rzeczy się nie dzieją. Stąd też doskonale rozumiem twoją wewnętrzną potrzebę jasnego i klarownego postawienia sprawy w takiej sytuacji. Tutaj jedną rzecz, jeśli pozwolisz, sprostuję. Drugi gocerze, łapiesz mnie za słówka. Powiedziałem rzeczywiście, że nie znaleźliśmy jeszcze takiego narzędzia jak miernik zawartości duszy. Nie wsadzamy nikomu wziernika w tyłek, żeby sprawdzić, czy tam się dusza znajduje, gdzieś tam w tej obudowie. Natomiast twierdzisz, że ja powiedziałem kiedykolwiek, że są ludzie, którzy duszy nie mają. Ja powiedziałem wyraźnie, ja nie twierdzę, że są ludzie, którzy nie mają duszy. Ja twierdzę, że są stworzenia, które nie mają duszy. A to jest bardzo znacząca różnica, bo ja nie odnoszę tego do ludzi. Tylko do konkretnych kategorii istot, które wiem, że są, i to jest właśnie bardzo ważna różnica, stworzeniem. Czyli zostały stworzone wtórnie, a nie są oryginalne i nie są tym, co zainicjowało proces tworzenia. To tak na absolutnym marginesie, natomiast no, jest to w pewnym stopniu powiązane. Które mogą wyglądać jak ludzie, to też to określić. To, że coś może się jawić komuś jako człowiek, zwłaszcza komuś nieuważnemu, to nie znaczy, że to człowiek, to też bardzo ważne. Wiesz, ja często jako językoznawca lubię ludziom pokazywać to, że język pokazuje nam bardzo wiele, nasze język jako taki pokazuje nam bardzo wiele rzeczy, o których teraz mówimy, że one funkcjonują od dawna, bo przecież istnieje takie pojęcie w języku polskim i nie tylko, jak na przykład, że ktoś jest bezduszny. To oczywiście odnosi się tak stereotypowo do kogoś, kto jest pozbawiony uczuć, jest bezwzględny, no ale kim jest istota nieludzka? Jakie ma cechy? Zastanówmy się nad tym, dlaczego kogoś określamy w ten sposób i skąd wzięło się pojęcie bezduszności, czyli nieposiadania duszy. Człowiek automatycznie... Czemu niektóre działania i zachowania, nawet ludzkie, uznaje się za bezduszne? Mhm. Na przykład, chyba najbardziej klasyczny, stosowanie gwałtów i przemocy i mordowania, dosłownie bezdusznego mordowania, bez żadnych przyczyn czy podstaw, którego częstokroć było ono popełniane czy to w średniowieczu, czy generalnie na wojnach, czy w okolicach wojen. Taka charakterystyczna rzecz. Czy pewne, w jakich okolicznościach to, co nazywamy bezdusznym mordowaniem w okolicach wojennych, zadajmy sobie pytanie, jak często i do jakich konkretnych zachowań używamy tego samego określenia bezduszne w naszym języku. Kiedy kogoś chcemy zganić, to za jakie zachowania mówimy, że o, zachowałeś się bezdusznie. Słusznie zauważyli z języka odniesienie ewidentne do tego, że zachowujemy się jak ktoś, kto nie ma duszy. Czyli czyli są istoty, które dały nam pewien wzorzec zachowania, który my naśladujemy. Bo dusza kieruje się określonym zestawem praw. I tu słusznie Gozer aż podświetlę, proszę bardzo, jaki ładny wniosek, że pisze Gozer, więc jak sprawdziłeś, że te istoty duszy nie mają na wyczucie? Dokładnie tak. Wmówiono nam cywilizacyjnie, żeby ignorować kilka zmysłów, które posiadamy. Jednym z nich jest intuicja, czyli właśnie wyczucie. To, że czujemy na przykład spotykając kogoś, że ta osoba nam nie pasuje, albo kogoś z automatu lubimy, albo nie lubimy, to jest właśnie to. Ale i dokładnie w ten sam sposób wyczuwamy, że zachowania, intencje są bezduszne. Na przykład te ustawy, o których dzisiaj rozmawiamy i wałkujemy od ponad półtora godziny, jest właśnie, ja je odczuwam, jako to jest intencja i ingerencja bezduszna
jakiegoś bytu, schematu czy energii, która jest wroga ludzkości. To jest moje stanowisko i mój światopogląd. Oczywiście, dalej będę podkreślał, ja nie zmuszam nikogo do tego, żeby myślał w taki sposób jak ja, ale ja chcę zaznaczyć to, w jaki sposób myślę i tak jak ty to powiedziałeś ładnie, dokonać manifestacji moich poglądów. Ja tutaj zaznaczę i to ciekawe, bo to powinno w pewnym stopniu Gozerowi odpowiedzieć, bo również na to stwierdzenie, bo o ile nie przekonuje go to, co może go nie przekonywać, na przykład poczucie intuicyjne czy wyczucie, to teraz ważna sprawa, bo on użył określenia wyczucie. To je powiązanie z intuicją, ale to jest interpretacja wtórna. Natomiast jeśli chodzi o sam zmysł czucia, to bardzo słusznie powiedziałeś, że nauczono nas do ograniczać nasze zmysły i źle je rozumieć. Przykładowo, tak. Większość z nas uważa, że czujemy poprzez dotyk tylko i wyłącznie naszej skóry, tego co doznajemy na skórze, dotyk dłoni i tak dalej, czyli poprzez bodźce odebrane bezpośrednio, że czuciem jest to, czego dotykamy i co kojarzy nam się z dotykiem. A dotyk to nie jest jedyna forma czucia. My odczuwamy całą skórą, ale cała skóra, cały nasz organizm, zwłaszcza to ten największy organ, o czym się często zapomina, czyli skóra, tenże to narzędzie całe jako takie jest narzędziem zmysłu czucia. I my kompletnie zapominamy, mimo tego, że nauka wyraźnie o tym mówi i nauka, zarówno medycyna wyraźnie to podkreśla, że skóra jako narzędzie odczuwa całościowo, jest podstawą zmysłu czucia. I medycyna podkreśla, że my mamy zdolność czucia, zmian temperatur, zmian otoczenia, wyczuwania i odczuwania między innymi przez skórę niekorzystnych warunków i czynników, zarówno pogodowych, ale i otoczenia, chociażby wyczuwania gazów, substancji, które są dla nas szkodliwe, które na które nasza skóra awaryjnie i chroniąco reaguje, typu wcześniej odczuwamy na przykład ocieplenie, czy odczuwamy pewnego rodzaju swędzenie. To są wskazówki dla nas. Suchość powietrza, czujemy dokładnie. To, prawda? Chodzi o to, że jeżeli przypomnimy sobie o tych podstawowych rzeczach w kwestii czucia, to należy zrozumieć, że nasze czucie jest większe, szersze, bo my odczuwamy całą skórą, ale to nasze odczuwanie nie dotyczy tylko tego, co dzieje się na skórze. Ono dotyczy tego, że nasza skóra pozwala nam odczuwać przestrzeń, w której się znajdujemy. Dzięki niej między innymi odczuwamy odległości w stosunku do obiektów. Bo oczywiście mamy ośrodki w mózgu i w przysadce związane z tym, w jaki sposób utrzymujemy postawę, w jaki sposób się poruszamy i możemy zaburzyć ich działanie, ale narzędziem tego, co określa kontakty i zarazem jest pierwszym mechanizmem obronnym, czego nawet można przy okazji alkoholizmu podkreślić. W momencie, kiedy zaburzamy naszą postawę, czy jesteśmy w stanie odurzenia, który powoduje nam utrudnienia odczuwania przestrzeni i zachowywania bezpiecznego poruszenia, to zobaczcie, że tym, co reaguje i tym, co zawsze stara się nas zabezpieczać, jest w pewnym stopniu nasz organizm i nasza skóra, więc bodźce odebrane przez skórę powodują, że próbujemy się na przykład przy upadku osłonić. Natomiast to, co jest ważne, to przez skórę odczuwamy odległości i wszystko, co nas otacza, w tym to, co jest najczęściej utożsamiane z niematerialnym, czyli to, co określamy stanem gazowym, czyli chociażby cudzysłowiowo powietrze i elementy rozpuszczone w tym cudzysłowiowym powietrzu w naszym otoczeniu. Stąd te właśnie reakcje skóry na to, co powiedziałeś, suchość, pieczenie i tym podobne aspekty. Stąd też trzeba pamiętać, że to, że my za wąsko patrzymy na swoje zmysły, to nie oznacza, że one nie mają pewnych predyspozycji. Druga kwestia, ja tutaj Gozerku powiem, że literaturoznawstwo i no, z mojej dziedziny mitoznawstwo, ale w bardziej klasycznej, literaturoznawstwo, jak również historia, jednoznacznie nam mówią, które kategorie istot opisane w tejże historii są klasyfikowane jako istoty, które nie mają duszy. A nawet wyraźnie nam mówią, które rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, że mają coś w rodzaju duszy, powinniśmy uznawać ich i traktować je z odpowiednią nabożnością, czy cudzysłowowo z odpowiednim szacunkiem. Bo rzeczywiście my sami współcześnie bardzo mocno zawężyliśmy rozumienie tego, gdzie dostrzegamy duszę. Ja bym na tym etapie zakończył dzisiejszą audycję.
bo myślę, że to jest taki średnik, który możemy postawić. To nie jest kropka, to jest średnik postawiony z intencją tego, żeby kontynuować rozważania nad duszą, nad cudem życia i nad kultem śmierci, który jest wprowadzany już nawet nie tylnymi drzwiami do kultury zachodniej. Bo i o tym byśmy może porozmawiali na kolejnej audycji, warto się przyjrzeć na przykład cywilizacjom na innych kontynentach niż europejski, bo my patrzymy na wszystko bardzo egocentrycznie z perspektywy Europy, natomiast jeśli byśmy tak pokusili się i zadali sobie trud, żeby przyjrzeć się innym społecznościom na innych kontynentach, to zwrócimy uwagę na to, jak bardzo wiele kwestii, które dla nas są teraz takie właśnie, chociażby ta aborcja, do tego, żeby się tu spierać, dyskutować, szukać sensu, to są kwestie, które w wielu kulturach nie istnieją jako problem. Bo są regulowane społecznie naturalnie, a nie prawnie, i jakby, no mówię, nie istnieją, nie? Możemy się jako, to powiem zupełnie prześmiewczo, jako oświeceni ludzie z dwójką dzieci lub z jedynką w Europie, która reguluje sobie wszystko, wyśmiewać się z 12-osobowych rodzin gdzieś tam w Afryce czy w Azji, ale spójrzmy na ich jakość życia, nie pod tym kątem, czy mają te 52-calowy telewizor, samochód i dom kryty dachówką, tylko z perspektywy tego, jaką wartość wnoszą wychowawczo w swoje rodziny i jacy ludzie wyrastają z tych rodzin i jakie społeczności tworzą i co te społeczności produkują, ale niematerialnie. Zgadza się. To się nagadaliśmy dziś trochę. Myślę, że przynajmniej daliśmy jakiś taki początek do rozmyślań na ten temat, niejednostronnych, bo tu nie chodzi o to, żeby sobie udowadniać rację, kto z nas ma lepszy światopogląd, bo tu już też wyłapałem na czacie, że zaczęły się wycieczki w kierunku tego, bo katolicy są tacy, bo ktoś tam jest taki. Naprawdę chcemy kategoryzować ludzi w ten sposób? To nie jest dobra metoda, bo w każdej grupie są ludzie, którzy różnicują się w stopniu myślenia w określony sposób. Wkładanie wszystkich do jednego worka, chyba się tu wszyscy zgodzimy z tym, że wkładanie określonych grup do jednego worka jest złem. Nie powinno tak być. Ale niech każdy sobie zrobi własny na przykład rachunek sumienia pod kątem tego decyzyjności, ponoszenia przede wszystkim konsekwencji za własne decyzje. Bo to też jest to, że niektóre ustawy prawne dają społeczeństwom zachodnim takie poczucie bezkarności, w sensie takim, że ja nie muszę ponosić odpowiedzialności, ponieważ system zdecydował za mnie i ja nie miałem wyboru. I niektórych to bardzo cieszy, że nie muszą mieć wyboru, bo ułatwia im to decyzyjność, jeśli chodzi o relacje z własnym sumieniem. Nie wiem, jak ty to widzisz. Ja powiem tak, samo stosowanie rozwiązań systemowych jest po prostu wygodną wymówką do tego, żeby zdjąć, to co zauważyłeś, zdjąć z siebie ciężar odpowiedzialności. W tym rozumieniu, że dosłownie jeżeli uważamy, że coś jest dozwolone, a nie jest zakazane, to znaczy, że chyba jest w porządku, tak? I z tego właśnie z samego założenia często dajemy sobie wmówić, że jeżeli coś jest zakazane, to znaczy, że na pewno jest szkodliwe i niedobre i na pewno nam szkodzi, a nie zadajemy sobie pytania, czemu jest zakazane, dlaczego niektóre rzeczy, które bezsprzecznie wiemy, że są skuteczne i dobre i korzystne, są tak bardzo penalizowane i zakazane. To jest bardzo dobre pytanie. Dlaczego znowu rzeczy, które wiemy, że są ewidentnie niekorzystne i mamy na to już mnóstwo raportów, dokumentów, badań naukowych, są dozwolone i akceptowane lub wręcz promowane, pomimo tego, że są absolutnie szkodliwe i w znacznym stopniu mają po prostu negatywne konsekwencje dla ludzi. Dlaczego przykładowo pozwalamy sobie na używanie substancji, które długofalowo są szkodliwe dla zdrowia człowieka, równocześnie deprecjonując czy wręcz zakazując substancji, które są dla tego zdrowia człowieka absolutnie w charakterze leczniczym i pomocnym. Czemu obśmiewane są z jednej strony mądre czy długo podtrzymywane tradycje i wiedza, a zamiast tego promowane są bardzo słabo uargumentowane
przekonania, w których trzeba opierać się na wierze w to, że grupa 6 badaczy, którzy są opłacani w bardzo konkretnych warunkach, na pewno z dobrą intencją i dla naszego dobra daje nam nowe zalecenie dotyczące tego, jak mamy postępować, jak mamy żyć i co mamy ze sobą zrobić i ewentualnie co mamy spożywać lub co jest dla nas dobre albo co jest złe. Dlaczego ja mam zaufać decyzji chociażby lekarza, który ewidentnie jest opłacany i wręcz jest na pasku płacowym firmy, której zadaniem i celem jest sprzedać mi swój produkt. Na jakiej podstawie mogę w ogóle darzyć go jakimkolwiek zaufaniem? Skąd ja mogę wiedzieć, że to jest oczywisty konflikt interesu między moim dobrem i tym, że chłop powinien być obiektywny, a tym, że on stara się być lojalny lub cudzysłowowo wykonywać swoją pracę w stosunku do pracodawcy, który mu płaci. Jak mogę dopuścić do tego, żeby człowiek z takim jawnym i oczywistym konfliktem interesu mógł decydować o moim zdrowiu i podawać mi lub zakazywać spożywania lub wręcz wciskać mi jakieś substancje. To są rzeczy takie, nad którymi powinniśmy sobie zadawać na co dzień bardzo poważne pytania. W którą stronę my zabrnęliśmy obecnie, jeśli chodzi o poziom legislacji w stosunku do tego, co jest dobre, a co jest złe. Bo dosłownie do tego się sprowadzamy. Bo jeżeli zaufamy, że wszystko, co jest państwowe i rządowe, czy co jest narzucone lub dozwolone prawem, a co nie jest zakazane, to jest dobre, no to powiem szczerze, niezbyt świetlaną widzę przed nami przyszłość. Co chyba jest dla wszystkich dość jasne. Chcę tylko przypomnieć, że nie tak dawno mieliśmy do czynienia z okresem, w którym przeprowadzono procedurę, w wyniku której zamknięto nas na 2 tygodnie, które trwały 2 lata. Pozbawiono nas wolności i niektórych pozbawiano tej wolności na długo, jeszcze innych dyskryminowano tylko i wyłącznie na podstawie tego, że stosowali swoje, co zresztą dozwolone im przez prawo do samodecydowania o sobie. To jest bardzo interesujący proces, jak bardzo jesteśmy skłonni uwierzyć i zaufać państwu czy strukturom państwowym w kwestii decydowania, co jest dla nas dobre, a co jest złe. A ja nie twierdzę, że państwo zawsze działa na naszą szkodę, bo były okresy, kiedy działało bardzo korzystnie. Nawet o komunizmie można powiedzieć, że przyniósł dobre rzeczy. Komunizm na przykład wyeliminował, i o tym się nigdy nie mówi, wyeliminował w Polsce analfabetyzm. Ale to nie znaczy, że równocześnie te same instytucje państwa nie są dla nas zbrodnicze. Też nie chwalę komunizmu, ale zgodzę się i podpisuję. Wyeliminował analfabetyzm, wprowadził literaturę i kulturę wysoką pod strzechy i doprowadził prąd do wiosek na przykład, nie? Zgadza się. Kiedyś rozmawiałem z takim starszym panem, znaczy to było na tyle dawno, że ten pan już pewnie nie żyje, bo już wtedy miał 80 parę lat, który mówił mi, że pochodzi z rubieży Polski tam w okolicach Podlasia i mówił, że jak wyjeżdżał do szkoły zawodowej do Lublina, to w jego wiosce nikt nie miał prądu. I po 20 latach, jak wrócił na wioskę swoją, to cała wioska była zelektryfikowana, nie? Więc postęp cywilizacyjny był i tu się też zgadzam, że nie zawsze władza chce naszego zła, ale ja mam taką metodę w życiu i nią się kieruję i polecam ją bardzo gorąco wszystkim, żeby się zastanawiać zawsze nad tym, jeżeli rząd coś po pierwsze rozdaje za darmo, a po drugie bardzo intensywnie namawia lub przymusza, to żeby się tak podwójnie przyjrzeć temu, jaki jest potencjalny ukryty cel tego działania. No bo jeżeli jak już będziecie się domyślać celu, to zadajcie sobie pytanie takie słynne follow the money, czyli zadajcie sobie pytanie, jak już mniej więcej podejrzewam cel, to co zmotywowało ich do wyznaczenia tego celu? Mhm. Bo cel czasem nie odpowiada na pytanie, czy aby coś jest dobre lub złe dla nas. No tak. Dobrze, kochani, ja myślę, że my zakończymy naszą prawie 2-godzinną audycję na tym etapie. Ja no bym tak bardzo gorąco polecał, żeby udać się do Mevkora na kanał. Link, jak już powiedziałem, mówię po raz trzeci, znajduje się w pierwszej linii opisu, żeby wam ułatwić życie pod tym filmem, pod tym nagraniem. I tam się dowiecie więcej rzeczy na temat duszy, na które Mevkor przeznaczył, chyba zdaje się 6 odcinków zrobiłeś o tym, więc jest bardzo w różnych aspektach jest opracowana kwestia duszy jako takiej i podejścia do niej z różnych perspektyw. Cała seria ma już chyba 12 odcinków, takich głównych jest
są dwie serie. Jest seria Droga Duszy, to są takie uniwersalne informacje z tradycji, z religii, z przekazów odnoszące się do rzeczy, które uniwersalnie wszystkich nas dotyczą. To jest seria Droga Duszy albo Dusze i ich drogi. Natomiast druga seria to są Przygody Duszy. To są takie wyjątkowe, unikatowe sytuacje, zazwyczaj wyciągnięte czy zaproponowane w waszych pytaniach, ażeby się do nich ustosunkować. I tym się różnią tak naprawdę te dwie serie. Ale obie mają taką charakterystyczną ikonkę z duszkiem i napis dusza w rogu swojej miniaturki. Polecam gorąco, Jakubowski. Polecam również gorąco tym, którzy jeszcze nas nie subskrybują, zarówno u Mewkora na kanale, jak i u mnie. Tak jak powiedziałem na początku, bijemy się o złotą patelnię. Proszę napisać w komentarzach już pod nagranym filmem, z którego filmu jest to cytat, że bijemy się o złotą patelnię. A bijąc się o złotą patelnię, prosimy o subskrybowanie naszego kanału i dawanie łapek w górę pod naszym nagraniem, skoro wam się podobało. I skoro tyle na niego czekaliście, to znaczy, że musiało się wam podobać a priori. To też działa trochę nasza sława, nie? Że my tak prowadzimy zawsze zgrabnie te nagrania, że ludzie lubią nas słuchać, bo jesteśmy łatwi w odbiorze, a przekazujemy sporą dawkę wiedzy. Muszę tak pod. To też ich trochę zachęca do dyskusji. Czasami do dyskusji zachęca Gozer, choć nie wszyscy są przyzwyczajeni do bardzo radykalnej pozycji kolegi Gozera, która wywołuje dyskusję, ale i u niektórych wręcz powoduje, że ludzie się gotują, bo nie każdy wie, jakie metody do nawiązywania dysputy ma kolega Gozer. Gozer ma osobowość i nastawienie takie typowo marksistowskie, bym powiedział, właśnie w tym aspekcie, że zadaje prowokacyjne pytania. One czasem wkurwiają, ale zmuszają do refleksji, co też jest ważne. Wszystko, co prowadzi nas do rozwoju, jest słuszne, moi drodzy. Tak, jest przydatne mimo wszystko. Tak. I tym optymistycznym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z wami. Dziękujemy, że byliście z nami te dwie godziny niecałe, no tam 8 minut nam brakuje. Dziękuję za łapki w górę, dziękuję Paweł Pawlak za dotację naszego kanału, czy mojego kanału, którą dokonałeś wcześniej. Bardzo dziękuję wam wszystkim za właśnie jeszcze dane już, albo jeszcze nie dane łapki w górę. I co? I kolejną audycję, myślę o podobnym temacie, będziemy przeprowadzali u Mewkora, bo my tak zawsze na zmianę, raz u mnie, raz u niego. Żeby było sprawiedliwie, przepraszam gorąco wszystkich moich widzów, którzy jeszcze nie są widzami Mewkora, do tego, żeby odwiedzili kanał i zobaczyli, co pan Mewkor sobą reprezentuje, a uwierzcie mi, gwarantuję wam, że się nie rozczarujecie, skoro jesteście u mnie, to u Mewkora tym bardziej wam się spodoba. Dobranoc i dziękuję tobie, Mewkor, za udział w dzisiejszej audycji. Dziękuję za gościnę, do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrej nocy. Pamiętajcie o ogrodach, pamiętajcie, że was kocham, nie tak trudno być poetą. Pa, pa, kochani.